Dzisiaj w pięknej sali obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa powitaliśmy prawie 150 dzieci z opiekunami z polskich rodzin na wschodzie, z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Bukowiny Rumuńskiej, a więc z miejsc, gdzie Polacy są Rosjanami, są z prawie 20 miejscowości, aż po Ural. Gościmy ich już po raz 19 jako Stowarzyszenie Gminy Powiatu Małopolski i to jest już ponad 2350 dzieci, które gościliśmy w tej formie wakacyjnej, gdzie poznają piękno Krakowa, naszej kultury, a zarazem uczą się języka polskiego i poznają kraj swoich dziadków, pradziadków. Takie spotkania są miłe, serdeczne. To jest taki fajny oddech od bieżącej działalności politycznej. No, jako senator ziemi krakowskiej cieszę się, że młodzież ze wschodu przyjechała akurat do Krakowa. To jest takie miasto, w którym rzeczywiście można poczuć polskość, poczuć polską historię, polską tradycję, polską wiarę, więc myślę, że dla nich to będzie wspaniały pobyt. No a ja jako senator mam tą satysfakcję, że rzeczywiście Senat w obecnym czasie, w obecnej kadencji, jako ten opiekun Polaków za granicą, rzeczywiście robi bardzo dużo. Środki są rekordowo wysokie, inicjatyw jest rekordowo dużo. No i widać, że z tego nasi rodacy na wschodzie, ci, którzy na to najbardziej zasługują, bardzo szeroko też korzystają. Ta wspaniała akcja już 19 raz jest i oczekiwana, i bardzo dobrze odbierana przez Polaków, którzy mieszkają za granicami, zwłaszcza na terenach dawnej Rzeczypospolitej na wschodzie, ponieważ ta możliwość spotkania z Krakowem, możliwość douczenia się, przypomnienia języka, odświeżenia swoich korzeni, tej polskości, którą mają w sobie, daje im rzeczywiście niezapomniane wrażenia i taką siłę i powód do bycia dumnymi, że są w swoich korzeniach Polakami. Radość, że duża grupa młodych dzieci, które przyjeżdżają tutaj, uczą się języka polskiego, zwiedzają nasz kraj, kraj przodków, ponieważ no, po zmianach, po I wojnie światowej, po rozbiorach, wielu naszych obywateli pozostało na terenie Rosji, Ukrainy, Rumunii, więc teraz przyjeżdżają do nas. Są to obywatele sprzed wielu lat, którzy zostali odłączeni od ojczyzny i bardzo z wielką radością witamy ich tutaj w Polsce. Ta dzisiejsza wizyta jest bardzo ważna dla nas Polaków na Kresach. Właśnie uczymy dzieci języka polskiego u siebie na Ukrainie, ale tutaj oni mogą poznać mówiony język, porozmawiać z swoimi kolegami, rówieśnikami z innych krajów, z polskich rodzin. I to jest bardzo ważne dla nauczania dzieci. Także mogą zobaczyć historyczne miejsca, zabytki, zobaczyć Kraków. Ja najpierw chcę podziękować Stowarzyszeniu Gminy Powiatów Małopolskich. Chcę podziękować za finansowe wsparcie Senatowi. Chcę podziękować wszystkim województwu małopolskiemu, wszystkim, kto wspierał finansowo nas. Dzieci są bardzo zadowolone, bo przyjechały tutaj po raz pierwszy. Są z polskich rodzin. Uczą się języka polskiego w szkole i przy towarzystwie. Ale trudność polega na tym, że w rodzinach już tam, na Kresach I Rzeczypospolitej, nie mówi się po polsku. I oni przyjechały, żeby powiedzieć, lepiej nauczyć się języka, lepiej polskiego i lepiej poznać kulturę, nawet literaturę, nawet poznać tradycje. Mam nadzieję, że wytrwamy, żeby w przyszłym roku jubileuszowo zaprosić co najmniej 100 dzieci ze wschodu i przybliżyć im Kraków, Polskę, bo to jest dla nich również nagroda i wyróżnienie, że mogą przyjechać do nas